Los Angeles w Kalifornii przez pustynię Mojave wróciliśmy do stanu Nevada, by odwiedzić Las Vegas, najludniejsze miasto w Nevadzie, liczące ponad 650 tysięcy mieszkańców. Miasto założono w 1905 roku, a prawa miejskie oficjalnie przyznano mu w 1911. Słynie z ogromnych kasyn i powiązanych z nimi atrakcji. Określane jest często mianem miasta grzechu. W luksusowym hotelu Bellagio oglądamy jedyny w swoim rodzaju sufit. Tworzy go 2000 kwiatów zdmuchanego szkła, które pokrywają 190 metrów kwadratowych. Ten podwieszany sufit o wadze 18 ton jest największą szklaną instalacją na świecie. W skład hotelu i kasyna Bellagio wchodzi tzw. konserwatorium i ogrody botaniczne. Ich wystrój oraz wystawy zmieniane są 5 razy w roku i odzwierciedlają aktualny sezon. Jesteśmy we wrześniu, więc mamy jesień. Replika wieży Eiffla przy hotelu i kasynie Paris Las Vegas. Wodospady przed hotelem Mirage i wulkan, którego wybuch można oglądać wieczorem. Dzwonnica Świętego Marka o wymiarach takich jak pierwowzór. Hotel i kasyno The Venetian Resort. Kasyno ma powierzchnię 11 tysięcy metrów kwadratowych. Most Rialto. Przed hotelem Wyspa Skarbów czekamy na show zatytułowany Syreny Wyspy Skarbów. Spektakl przedstawia atak piratów na statek Syren i rozgrywa się na sztucznym jeziorze przed głównym wejściem do hotelu. W kompleksie The Venetian Resort można popływać gondolą.
hotel i kasyno Palazzo to jeden z najwyższych budynków w mieście o wysokości 196 metrów. Bulwarem Las Vegas idziemy pod hotel Mirage. Za chwilę obejrzymy wybuch wulkanu. Kontynuujemy naszą wędrówkę po nocnym Las Vegas. Zatrzymujemy się przed hotelem Bellagio. Jest tu ponad 3-hektarowe sztuczne jezioro, w którym znajdują się słynne, ogromne fontanny Bellagio, składające się z 1200 dysz. Na przestrzeni lat stały się one jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Las Vegas. Siedziba luksusowych butików Forum Shops. Jest tu ponad 160 sklepów. Jest już późna noc, ale ruch ani na chwilę nie słabnie. Paryska część Las Vegas z wieżą Eiffla i łukiem triumfalnym.
Casino et Excalibur. Naszą nocną wędrówkę kończymy w nowojorskiej części Las Vegas. Rankiem opuszczamy Las Vegas i zmierzamy do Wielkiego Kanionu Colorado.